Cześć wam, witajcie, z tej strony Moskit i jest ze mną mój gość specjalny. Przywita się mój gość specjalny. A jaki? No jak to jaki? Czy ty dobrze wiesz jaki? Okej, okay, tutaj musimy zmniejszyć sobie ekran i odpalamy Angry Bird Space. Czyli co? Co to jest za kontynuacja? A ja wiem. A ja mam wiedzieć, że grałaś poprzednie Angry Birdsy. Angry Birds, jesteśmy Angry Birds, nie Angry Birds. Nie? Nie. Nie? No dobra, zaczynaj. Ja tu się nie wtrącam. Tutaj gra teraz moja narzeczona i ja się nie wtrącam do tego, jak ona będzie grać. I co teraz robisz? Co strzelam? Nie, ptakiem. Czyim? Na pewno nie twoim. O nie, to trzeba wydać materiał od 18 lat plus. Ja. O, zobacz, 3 gwiazdki zdobyłaś na pierwszym poziomie. No co ty. Normalnie medal, jakieś odznaczenie powinnaś dostać. No, jeszcze 3 gwiazdki, a co tutaj się daje? Tak, tutaj, klikasz następne. Jo. I to jest dowód na to, że... Ci one chrumkają. Jakie słodkie. One chrumkają. A widzisz. Dawaj tutaj w tą przestrzeń. To jest dowód na to, że Angry Birds może spodobać się każdemu. Jocie, jocie. Czyżby wszystkie? Tak. Nie no, świnio, spadaj. Ale widzisz. Jak pięknie. Dawaj. No, udało się. A co to, można to dotykać? Nie. No, nie można. Ty lubisz dotykać, co? Ja zobacz! Nowy, tak, pobiłaś mój rekord. Widzisz, jestem lepsza od ciebie. O, na drugiej planszy. A co tu jest ukryte? Nie wiem, tu się po prostu świeci, nie wiem. A ty co. Powiedziałeś, że to można kręcić, wykręcać? Tak, no bo tutaj masz grawitację, która nie działa tylko w jedną stronę, ale działa wokół obiektów, które są przewidziane do tego. A tutaj? No ja bym troszeczkę bardziej, no w sumie. No jak chcesz, no ty grasz, nie ja. Co ty, świnie udajesz? No bo ona tak robi. No i nie, wybacz, ja nie słyszę, ty masz słuchawki. Ja, a jakbym ją tak strzeliła tu? No to raczej nie przeleci. Ja, czy ona śpi? Już się obudziła. Pomera, zabij tą pieprzoną w ścinie. Ja cię, bo czas leci? Nie. Nie, ale ja czekam. Aha. I widzowie też. Nie odpublikujesz tego. Ja! I spudowało. Nie. Udało się. Jak to nie publikuje? Nie. Pozwolisz mi, bardzo fajnie jest. Nieprawda. A to jest jakiś znaczek, nie? Ja, cię tam był klucz. Nie wiem, co to było. No to dalej. Nie powiem. Nie pobijasz mojego wyniku. Bo ja za długo tam czekałam. To nie dlatego. Dlatego. Ja, one śpią. One zabrały twoje jaja! Musi je utłuc! No prawie! No. Prawie. Co za badziew. To co, możemy dalej grać w Angry Birds? Jakby co razem? A na dwójkę można grać? No na dwójkę nie, no ale tak wspólnie. No. Prawie. Co za... Czemu te ptaki są takie małe? Przerwa techniczna. Graj. Nie gadaj. Nie, no przegram. O. A jednak. No. No co za świnia. Ja, udało się. Nie, będę miał 0 punktów. Nie będzie tak tragicznie. No też miałem mniej punktów niż ja, ale przeszłaś całość. A tam ja miałem innego ptaka mniej. Właśnie. Czy więcej, w sensie, mniej zużyłem. Właśnie. Bo jeden ptak to 10 tysięcy punktów. Jacie, czemu on aż tak? A ja nie widzę. Tamte. Bo to byś miała tylko widok na jedną, tą taką jedną kulę, jedną sferę, a drugą musisz się domyślić. Możesz oddalić sobie widok też. Chyba... O, właśnie, tak. No. Strzelaj, mała. Za daleko, nie widzę. No tak gorzej widać, fakt. O, icho! No, może się uda. On się... O! No! Jaj! A ci się udało, kurde! A, jeszcze żyje! No, widzisz? Nie! Ale ci się udało. A nie mówiłeś mojego wyniku.
Ale nie pobiła czata. Tu jest świnka, tu jest świnka, trzeba ją tu zostawić. Znaczy wiesz co, ja bym ci radził, w sensie tutaj można oddalić, czego dalej ci widać, pokażę ci coś. Widzisz, tu możesz sobie odbić o ten, trafić w tą świnię, odbić się od tej... O, puściło się! Puściło się. Samo, tak? No niestety raczej jednym ptakiem nie załatwisz tego. No już ja trudno. Muszę dużo ptaków mieć. Pa jaką ma minę, aż się zląk na widok mojego ptaka. Aha. No co? Nic. A, bo ja muszę strzelać. Tak, no musisz strzelać z ptaka. Ja, ale... No jak to... ty strzelasz? Przez górę? Górę. No bo... Spoko. No musisz tak leciutko nad tym przestrzelić. O, właśnie. Nie, nie cieszę się, świnio. O. No widzisz. Żyj, żyj! Nie umieraj! No, no zawsze padają po tym, po tym, ja. Po wszystkim. Dlatego musisz jak najmniejszej ilości ptaków użyć. No i umierają po wszystkim. Tak. Padają, opadają. Po wszystkim. O. Czy to się uda? No tak średnio. No... Twardą głowę ma ta świnia, co? No. Z betonu ona jest. No najwyraźniej. Zaraz cię tu strzelę. Nie. Też taką miałam. O proszę, czy gdybyś tam, to... No jaki w ogóle beton? No i czemu to tak? No musisz teraz o tak jakoś walnąć, mniej więcej. I... Uuuu. Bo on wtrafił w to betonowe, no. Biedny ptasek. No to powtórkę jeszcze raz. Nie ciesz się, świnio parchata, tak. Sadam ci w nasa, ha, ha. A ja muszę w to drewniane robić. No to może trochę, o tak, no. Powinno być lepszym pomysłem to. O, widzisz, jak dobrze? Jestem taka mądra. I... Normalnie niezłe przyłożenie. No, jeszcze punkty się posypały. No, posypały. Hiiii! Pobiłaś mnie. Mam nowy rekord. Skubana. Ja, jakie to, patrz. Ona to no, rozstraja tak. Cię tak. Ja cię. Jak ciś się w czasie lotu je, nie? Aha, a, dobra. Się klikniesz po prostu w czasie lotu na cokolwiek. Czaję. Czajesz bazę? No. Ooo, prawie. Nie zabrakło dużo. No tu ptaki poleciały. No troszeczkę nie w tą stronę. Ale nie szkodzi. Powiedziałabyś. Nie, no wybuchaj! Ole, przestrzeliłaś. Jaki many. Chyba nie można wybuchać im już, jak trafią coś. Tak mi się wydaje. No jak? Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Nie dziesz się tak, świnio. No! Jaki zez! Uwaga, bo kopię twój komputer. No to niedobrze. Mojego komputera się nie kopię. Nie chcą, co? A, jest masz jednego ptaka. No i co, tak się cieszyłeś? No. No troszeczkę ptaszków zużyłaś, ale... Nie można tak od razu. No jak widać, nie? Mam nowy rekord! Bo jeszcze dalej nie grałem, jeżeli mi się dobrze wydaje. Więc te plansze teraz grasz, ja ogólnie nie grałem. Gra sem. Sem, tak. Kałabanka, uuuu! No i... Tak pykło. Lekko. Nie śpi, świnio, a ty wąchy masz? Zgolię, bo wyglądasz jak... Jak świnia. Nie. Jak zmutowanie chomika ze świnią. Nie lubię tej gry. Czemu? No! O, za późno! Za późno, mogłeś troszeczkę wcześniej.
Taki ma lęk w oczach. No. Ja i ta tutaj! Ta świnia wie, że coś się dzieje. Tak. Ale świnia, nie? Świnie zawsze wiedzą, że coś się dzieje. No. O, widzisz, gdyby nie ja, to byś za późno kliknęła. No. A ona zamarzła, widziałeś ty to? Tak, bo one zamarzają. No co ty? No. Bo w kosmosie jest zimno. Ja dychać nie można. Nie mam rekord. Mam rekord! O fuck. O fuck. Kiepskie te rekordy, mam coś. No. Coś ja mam. Jak to kurde przejść? No w sumie tak trzeba. I dajesz. I przy dobrych wiatrach uda się. Dobra, jedna poszła. To ja drugą tylko jakoś załatwić. No kurde! Gdyś wcześniej strzeliła, to byłoby dobrze. No ale ja niechcący to strzeliłam, rozumiesz? No to jak się starasz? Się nie staram. O, że się rozwaliła? No i co z tego? No i dobrze jest, nie gadaj. Musisz tak mówić. Jak? Nienaturalnie. Czemu nienaturalnie? Bo staram się głośno mówić, bo siedzę dalej od mikrofonu. Ale mówisz nienaturalnie w ten sposób. Tak? No. To znaczy jak? Sztucznie. Czemu sztucznie? Normalnie. Normalnie sztucznie? Dobrze, postaram się normalnie mówić. Ja, cię widziałeś ty to? Widziałem. I może uda się tutaj rozwalić tych, byłoby fajnie, ale chyba nie. Tak to nie było mądre. Jaka? No. Jaka? Pa, a tu się kręci dookoła! Osiągnął orbitę! I ja cię będę miała punkty! No chyba jednak nie. No kurczę, musiałeś się naciąć. Też taką miałem. I tara! Za późno. Nie umiem w to grać. Głupieta. Dobrze ci idzie. Nieprawda. No to jeszcze raz zagrasz, Jezus, no. To by było poziom. Możesz sobie kliknąć tutaj powtórzenie u góry, nie? O, to na nieźle. No tak. Co wali teraz dużego. Jak w bilarda, nie? No. Właśnie, trzeba na bilard pójść, co? No. No. Jakie teraz te tu? No i tam musisz tego trafić, tylko Boże. O! No widzisz, co, tak źle było? Nie. No. Dobra, bo starczy nagrywania, potem sobie jeszcze sami pogramy, co? Czy jeszcze chcesz nagrywać? A ja sobie gram. No to sobie graj. No troszeczkę za późno, gdybyś to no wcześniej... No bo tu myślałem, że on się obkręci, dopiero się tutaj... Ale że on już miał prędkość, to jak się miał obkręcić? No bo tu była orbita, ja myślałam, że jak tam dawniej, to tak weźmie się obkręci... Ale on by musiał wolno lecieć, a tak szybko leciał przecież. Masz pokazaną, jak to leci. Rozdzielaj! Za wcześnie. Co, źle? Źle? No, no. No dobre. My musimy wiesz co pograć jeszcze? Patrz! W Kerbal Space Program. Oglądałaś te moje kerbale? Nie. Trzeba budujesz taką rakietę z takich pojedynczych elementów prostych i wysyłasz w kosmos i... W kosmos. I masz takie kerbale, takie słodkie istotki, które wysyłasz w kosmos i one są twoimi kosmonautami takimi. Nie, o ktoś to napisał. Tak, powinno ci się spodobać. To my się zagramy w to? Moda. Teraz? No nie teraz, w ogóle. Możemy teraz też zaraz odpalić. Jak chcesz. Jak masz ochotę. Powinna ci się ta gra spodobać, bo jest bardzo fajna, przyjemna. O, pięknie. Ja lecę. Pum. No, zawsze parę punktów więcej.
No ale on nie rozpadł się i dlaczego mi nie wzięło się? No mnie się pytasz, masz wybuchającego! On może wybuchnąć. Tylko nie wiem, czy przy dotyku wybucha, czy ty mu możesz rozkazać wybuchnąć. Chyba ty możesz mu rozkazać w danym momencie, kiedy ma wybuchnąć. A nie było kliknięcia. No właśnie, nie jestem pewien. No to zobaczysz, no. O, wiesz co bym ci radził zrobić troszeczkę w dół? O. Ale tu jest beton i on na tym betonie... Ale on właśnie jest do tego przystosowany. On wybuchnie. I no, wybuchaj. On sam wybucha. Za późno. On sam wybucha. Nie! I wciśnij. Widzisz? Ty mu każesz, ty mu rozkazujesz wybuchnąć. Za późno mu rozkazać tamtemu pierwszemu, tak by się widzisz. On by wybuchł i te wszystkie te cegły poleciały właśnie w te wszystkie świniaki. No, o widzisz? No troszeczkę to, to nie było już co w sumie wysyłać, do, żeby aha. rozwaliło. No, powtórka. O, i na środek i każesz mu wybuchnąć po chwili jak uderzy. O, widzisz? Ja cię zobacz. Faza, nie? No. No, bo tu uczcie się, bo tu punkty też za to są. No, też tutaj się punkty za to się rozwala, to te całe otoczenie. A patrz, 10 tysięcy punktów. Ale bieda, tylko jedna gwiazdka za to. Ale głupie. Ale bieda. Hehehe. I bum. O, nieźle. A co to leci? Antenka. Ja. Antenka. No i niech... Niech buchnie. Jaki dźwięk jest. Taki... No nie wiem, ja nie mam słuchawek. Niestety czy niestety. Dobra, jak ci się podobają te nowe Angry Birds? Space? Takie mogą być. Szczególnie patrz to po tym, jak grasz, jak się ekscytujesz, mogą być. A się ekscytuje? No. Ło, a żeś zaszalała. Nieprawda. Ale śmieszna, fajna ta fizyka jest, jak to oddziałuje na te przedmioty, nie? No i dlaczego tak oddziałuje? No jaka wioska. Strzel tutaj i niech w tym miejscu wybuchnie. Co? Niech strzeli się w to w drewniane i jak wali, jak rozwali drewniane, niech wybuchnie. Rozumiesz? O! Widzisz? Dokładnie. No tylko na wszystkich nie rozwaliło, no ale cóż. No możesz też lekko użyć, no w ten sposób też. No nie do końca. Nie chcę w to grać, mogę no tu... dobra, no to na tym... Nie, bo tutaj mi przełączasz, kochanie. Czemu mi wyłączyłaś? Dobra, wybaczcie, tutaj zakończy się materiał teraz. To bardzo bez końcówki Angry Birds, bo ktoś wyłączył ekran z Angry Birds. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Z tej strony był Michał, znany wam też jako Moskit. I moja narzeczona Pamela. Siema. Siema.